Pastę robiłam 2 dni temu. Patrzcie na to. To jest guacamole podwójnie. Za oknem coraz częściej słoneczna pogoda. Jest to doskonała aura do tego, żeby urządzać pikniki, spotykać się już ze znajomymi gdzieś na zewnątrz, albo po prostu urządzać przyjęcia. Generalnie każda pogoda jest dobra, żeby urządzać przyjęcia. I tajemnica udanego przyjęcia drzemie tu, w tym pięknym koszu piknikowym w sumie. No, nie zabiorę tych rzeczy w ten sposób na pewno na piknik, ale jak je przerobię, to już tak. I dzisiaj chciałam Wam zaprezentować przepisy na pasty, na 3 pasty, które są takimi moimi absolutnie sprawdzonymi przepisami. Zaczynamy od pasty numer 1 i to będzie guacamole. Być może jest to przepis przetyrany, ja Wam pokażę, jak ja robię guacamole. Nie jest to nic wyjątkowego, specjalnego, natomiast to jest guacamole, które wychodzi zawsze i które smakuje właściwie każdemu. Jeszcze mi nigdy nikt nie powiedział, że moje guacamole nie jest dobre. Wy też tak nie możecie powiedzieć. Żeby zrobić guacamole, będziemy potrzebowali oczywiście awokado. Polecam te awokado, które są ready to eat. One są zazwyczaj bardziej miękkie. Koniecznie kupując awokado, sprawdzajcie tutaj te dupeczki, te ogonki, czy przypadkiem nie ma tam pleśni. Bo jeżeli pleśń jest w tym miejscu, gdyby to było tutaj spleśniałe, to znaczy, że pleśń jest w środku. Kolejna rzecz, która Wam się na pewno przyda, to jest kolendra. I to jest znienawidzona przez bardzo wiele osób. W komentarzu możecie napisać Team Kolendra czy Team Hate Kolendra. O, idzie właśnie jeden Team Hate Kolendra. Team Hate Kolendra. Guacamole bez kolendry to nie jest guacamole i nawet jeżeli nie lubicie kolendry, to dodajcie jej odrobinę, bo nie będzie ona dominowała smakiem nad całością, a no jest to zdecydowanie ważny punkt tego przepisu. Papryczki i tutaj też, w zależności od tego, z jakim przepisem się zetkniecie lub jaką paprykę lubicie, możecie użyć albo papryczek chili, albo papryczki piri piri, albo na przykład habanero. W oryginale jest habanero, ja użyję sobie papryczki pepperoni, bo ją lubię. Może być też suszona papryka, w razie czego, jakbyście nie mieli świeżej, albo nie chcieli kupować 8 papryk, tak jak tu Maciek kupił. Będzie też potrzebny sok z limonki. Oczywiście możecie mieć limonkę, którą wyciskacie, natomiast ja soku z limonki używam Hurtem i kupuję w butelkach sok z limonki składający się w 100% ze soku z limonki. Tutaj nie ma żadnych innych dodatków. Bardzo ważną pozycją kolejną jest czosnek i cebulka. Ja najbardziej lubię szalotkę. Generalnie takie jakieś takie delikatniejsze cebulki świetnie się sprawdzą. Sprawdzę teraz, czy... O, piękne są, zobaczcie. Wyciągacie sobie pestkę, nie wyrzucajcie pestek, one nam się jeszcze przydadzą. Miąż ja najbardziej preferuję ten sposób właśnie, że rozcinam, a potem łyżką wyciągam całość miąższu prosto do miski. Żeby zrobić taką pastę, jeżeli macie bardzo miękkie awokado, to właściwie nie potrzebujecie nawet blendera, bo możecie wszystko pognieść widelcem. Kładam awokado do miski, ale jeśli chodzi o guacamole, to dobrze jest nie zrobić z tego takiej bardzo gładkiej pasty, czegoś, wiecie, takiego, jakbyście zrobili majonez po prostu, jednej pasty gładkiej, tylko żeby tam jednak były kawałki i cebulki i właśnie troszeczkę tego awokado, bo to jest znacznie smaczniejsze. Oczywiście do przyprawienia tego przyda nam się sól też. Ja w ogóle polecam, jeżeli nie używacie, to przerzucenie się na różową sól himalajską. Ona jest w smaku zdecydowanie przyjemniejsza od takiej tradycyjnej soli kuchennej. W ogóle pokombinowanie sobie z różnymi rodzajami soli do jedzenia to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo sól potrafi mieć naprawdę duży wpływ na smak całego dania. Można by było je pognieść widelcem, ja najbardziej preferuję tę metodę, natomiast jedno z awokado, których użyłam, było twardsze, i tutaj jednak bym zadziałała blenderem ręcznym. Jedliście kiedyś krem czekoladowy z awokado? Jak nie, to mogę kiedyś zrobić całe takie ciasto bez cukru z kremem czekoladowym z awokado. Dajcie znać, czy chcielibyście taki przepis. Jest naprawdę pyszne. Ok, no ja nie blenduję tego już mocniej, tak jak mówiłam, zostawiam tutaj takie kawałki. Teraz posiekam cebulkę. Można też dodać pomidora.
Wtedy bardzo dobrze sprawdzają się te pomidory czekoladowe. Są przepysznymi pomidorami, zazwyczaj kupno takiego pomidora jest udanym zakupem, ponieważ te pomidory przez cały rok są słodkie i naprawdę dobrze smakują. Aczkolwiek ja nie przepadam w guacamole za obecnością pomidora, wolę mieć tego pomidora osobno i sama go sobie tam dodawać. Jeżeli chodzi o ilość cebuli czy ząbków czosnku, to są trochę rzeczy, które musicie zrobić na oko. Ja oczywiście podam orientacyjnie ile czego w przepisie na dole, więc przeczytajcie opis. Natomiast to jest trochę orientacyjne, bo zależy ile użyjecie awokado i też zależy jak na przykład bardzo lubicie czosnkową pastę, bo no to już jest kwestia gustu. Podobnie z ostrością, dla jednego będzie tej papryczki potrzeba więcej, dla innego mniej. Też dobrze jest sprawdzić przed wkrojeniem papryki, jak bardzo ostra to jest papryka, bo peperoni się potrafi bardzo różnić i może być taka, która jest łagodna, a może być taka, która jest super ostra i wystarczy jej tylko troszeczkę. Płaczę przez cebulę i zabieram się za czosnek. Zużyłam 2 cebule szalotki na 4 awokado. Na pewno nie jest za dużo. A i nie wiem, czy ja Wam już wspominałam, ale to mnie nauczyła tego moja mama, że jak się z czosnku wyciągnie ten głąb, taki, o, to wtedy się tak nie odbija czosnkiem i tak robię po prostu. Czosnek możecie albo bardzo, bardzo drobniutko posiekać, albo przycisnąć przez praskę, ale ten siekany bardziej mi w guacamole smakuje. Z papryki pozbędę się pestek, dlatego że pestki są lekko gorzkie, no i są bardzo, bardzo ostre, więc wywalam pestki. No możecie też pestki sobie zasadzić, żeby Wam Wasze własne peperoncino wyrosło. Moja mama na przykład tak zrobiła. Zresztą znam dużo osób, które sobie sadzą te rzeczy, z których pestki wywalają i no czasem to się udaje. Dobra, sprawdzę sobie jak ta papryka jest ostra. Jest ostra. W przypadku tamtych past, dwóch, które za chwilę będę robiła, można je nawet zrobić dzień wcześniej, żeby one się przygryzły, ale jeżeli chodzi o guacamole, to lepiej jest je robić na świeżo, dlatego że awokado brązowieje i właśnie, żeby awokado takie po przeciśnięciu nam nie zbrązowiało, właśnie po to zostawiałam pestki. Te pestki się układa w tej paście i wtedy to dłużej zachowuje swoją świeżość i taki ładny zielony kolor. Mniej więcej taką garść kolendry trzeba umyć i posiekać. Absolutnie nie dodawajcie kolendry w nasionach. To zupełnie inaczej smakuje, w sensie to jest jak dwie różne rzeczy i zepsujecie sobie guacamole. Teraz dodam sok z limonki i sól. I zaraz sprawdzę, jak to smakuje i czy czegoś trzeba dodać. Na takim etapie możecie wtedy obczaić, czy po prostu musicie dokroić ostrej papryki, czy na przykład solić, czy dokroić jeszcze czosnku, cebuli i tak dalej. Lepiej dać odrobinę mniej na początek. Ewentualnie, jeżeli uważacie, że zrobiliście jednak za mocno, za ostro, jest czegoś za dużo, to dokupcie awokado. To złagodzi po prostu smak całości. Sprawdzę smak teraz. Ale jest dobre. I teraz dam się temu przegryźć, zacznę zajmować się innymi pastami i wrócę sobie do tego i zobaczę, czy trzeba to doprawić. Czasem teraz układam sobie pestki, które mi zostały i liczę na to, że moja pasta nie zbrązowieje. Jak podajecie to w jakiejś ładnej miseczce, to też taka pestka położona na wierzchu stanowi przy okazji element ozdobny, więc można to też w ten sposób potraktować. Teraz przechodzę do kolejnej pasty, jest nią hummus. No i tak, z ciecierzycy z puszki nigdy nie wyjdzie Wam hummus tak dobry, jak z ciecierzycy, którą gotujecie sami. Z tym, że mówimy tutaj o ekspresowych przepisach. Ja Wam podam w przepisie, jak ugotować ciecierzycę, tak żeby ona była idealna. Natomiast jeżeli nie macie na to czasu, albo nie chcecie, żeby Wasze mieszkanie śmierdziało jakby bardzo dużo bąków naraz zostało tam wypuszczonych. Ciecierzyca strasznie śmierdzi, chyba bardziej niż bób nawet. Odcedzam ciecierzycę. Problem z taką ciecierzycą z puszki jest taki, że jest ona twardsza od takiej, jak ją ugotujecie. Ona powinna być po prostu taka prawie rozgotowana, wtedy jest idealna. Odcedzam
Ciecierzycę możecie przepłukać, przerzucić ją do jakiegoś wyższego naczynia, jeszcze wyższe byłoby lepsze. Ewentualnie możecie użyć właśnie jakiegoś takiego blendera typu Thermomix. Do humusu bardzo dobrze jest mieć bardzo zimną wodę, lodowatą wodę. Ja tutaj mam wodę z zamrażarki, jest lodowata, dlatego że dodanie bardzo zimnej, właśnie lodowatej wody powoduje, że większa kremowość robi się całej pasty. Przygotowuję sobie czosnek. Czosnek w humusie to jest w ogóle też jakiś taki absolutny obowiązek. Kiedy kupujecie też gotowy humus, czy to z jakiejś knajpy, czy ze sklepu i uważacie, że on jest zbyt mdły, czy jakiś taki niedoprawiony, to możecie go sobie sami doprawić, właśnie dodając sok z cytryny, dodając więcej soli, albo dodając czosnku. Zazwyczaj cytryna dosyć sporo i sól zmieniają. Tutaj nie musimy niczego bardzo drobno siekać, wystarczy to jakoś tak pokroić, bo będziemy wszystko blendować. Wrzucam pastę tahini, czyli pastę sezamową. Dobrze jest ją wymieszać. Na górze jest olej. To jest po prostu pasta z sezamu. Smakuje jak sezamki, tylko bez cukru. Dodaję około 6 łyżek. Zobaczymy, czy będzie trzeba więcej. Cytrynę przed wyciśnięciem dobrze jest tak wygnieść. Wtedy więcej soku się z niej uzyskuje. My tutaj potrzebujemy 3-4 łyżek, to zależy, no to dobrze jest potem sobie doprawić. No i uważajcie na pestki, żeby Wam nie powpadały. Pestki są gorzkie. No i oczywiście sól. Też na razie to jest wszystko na oko, to jest jakaś łyżeczka soli, ale zobaczymy, bo to trzeba zblendować i zobaczyć, jak to będzie smakowało. Gdybyśmy mieli ugotowaną ciecierzycę, to byłoby to dużo łatwiejsze, ponieważ ona po prostu się sama rozpływa jak masło. Tu się trzeba trochę namęczyć. Ale chciałam Wam pokazać, jak ta pasta po prostu się robi. Mamy już w miarę zblendowane, połączone składniki. Dolewamy zimnej wody i blendujemy sobie dalej. To jest super, jak zaczyna nabierać innego koloru i takiej gładkości. W momencie, kiedy się wleje wodę. Wody dolewacie taką ilość, żeby uzyskać gładką pastę, więc musicie po prostu się przyglądać swojej masie i blendować, ewentualnie dolewać właśnie wody. W trakcie wysiadł mi blender ręczny. Zagrzał się. Więc przerzuciłam moją pastę do Thermomixu. To jest jednak dosyć ekspresowe. Możecie też tutaj podejrzeć sobie, jak pasta będzie za chwilę robiła się coraz bardziej gładka. Minusem takiego humusu robionego z puszki jest to, że jego konsystencja nigdy nie będzie idealnie jedwabiście gładka, taka kiedy po prostu gotujecie ciecierzycę sami. Natomiast smak jest naprawdę w porządku, więc można się ratować ciecierzycą z puszki. Pastę oczywiście możecie przyłożyć sobie do słoików, tak będzie je łatwiej gdzieś przetransportować, czy schować sobie je do lodówki. Ja na potrzeby dzisiejszego materiału przełożę je do bardzo ładnych misek. No i z racji tego, że ten blender jest cały czas gorący, a już minęło trochę czasu, obawiam się, że tam mogło dojść do spalenia silnika, jest dosyć mocno przetyrany. Więc tapenadę chyba też będę musiała zrobić w Thermomixie, no. Już nie mam innego blendera. I teraz lecimy z trzecią, ostatnią pastą. Jest to tapenada i to jest pasta, którą z tych trzech past możecie w lodówce przechowywać najdłużej. Dobrze ją przełożyć do słoika i uzupełniać oliwą. Dzięki temu, że ona jest zalana u góry oliwą, to zatrzymuje na dłużej swoją świeżość. I to też jest pasta najbardziej uniwersalna z tych wszystkich, ponieważ oprócz tego, że jest super do pieczywa, czy no, po prostu jako pasta z czymś jedzona, z jakimiś warzywami, czy właśnie z pieczywem, to możecie ją wykorzystać jako pastę do makaronu. No i właśnie to jest pasta, która może być albo wegańska, albo w opcji dla jaroszy, ponieważ z użyciem anchois. I ja dzisiaj taką z anchois zrobię, bo ja kocham anchois. I tapenady możecie zrobić z zielonych oliwek, z czarnych oliwek. Ja bardzo lubię te z czarnych oliwek, więc wrzucam mniej więcej, tu jest 160, około 200 gram. Do tego dorzucamy kapary. Najpierw są te kapary tej średniej wielkości, nie te takie super drobinki, nie też kapary jabłuszka, tylko te kapary. To jest tak też trochę na oko, około dwie duże łyżki.
Możecie cały po prostu mały słoiczek wrzucić. No i Maciek kupił mi duży, więc jest mi to trochę ciężej odmierzyć. Dorzucamy czosnek, jakieś dwa ząbki. Ząbek zależy jak mocny to czosnek jest, jak bardzo czosnek lubicie. W tapenadzie czosnek jest akurat dosyć przyjemnym dodatkiem. Wrzuciłam tutaj czosnek, w ogóle doszłam do wniosku, że dzisiejsze wydanie gotowania ze mną powinno nazywać się Będziesz walił czosnkiem z ryja, tak. Dodaję trochę tymianku, lepiej gdyby to był świeży tymianek, ja nie mam świeżego tymianku, więc dodaję trochę suszonego, trochę pieprzu i fileciki anchois. Spotkałam się z różnymi wersjami ilości od jednego do kilku, ja jestem w opcji kilka i nie będę ich nawet liczyć, tylko po prostu wyciągnę ich tam garść i je dodam. Jezu, ja kocham anchois. Sok z cytryny i oliwa z oliwek, mniej więcej 4 łyżki. Używajcie dobrej jakości oliwy, bo to naprawdę ma znaczenie. Tak samo wino, którego używacie do gotowania, to też nie jakieś takie niedobre wino, bo ono jednak wpływa na smak całego dania. Więc dobrze jest wybrać coś, co ma dobrą jakość. No i całość blendujemy. Musi być gładka masa. Tapenada jest gotowa. Tak jak mówiłam, możecie ją sobie przyłożyć do słoika, na przykład tego słoika, który został Wam po oliwkach i zalać od góry oliwą. Wtedy zabezpieczycie po prostu tę pastę przed pleśnią. Dobra, przed nami leży świeże pieczywo, nie jest to bagietka, ale chleb, jest też ok. Przydałyby się jeszcze na przykład warzywa pokrojone w słupki. W ogóle te wszystkie sosy, które tutaj są, świetnie się na grillu sprawdzają jako taki dodatek jeszcze do czegoś, więc wkładam tutaj łyżki i nakładam Wam porcję. To jest hummus. Yeah. Więc mamy tak, hummus to jest tapenada, a to jest guacamole. Guacamole. Tapenada super. Guacamole jest dobra. Guacamole bardzo dobre, chociaż ja bym wolał, żeby było zimniejsze. Hummus też dobry. Mm-hmm. Ja nie jestem fanem hummusu, ale czasem zjem. Dobra, tapenada teraz. No bo ja robię takie pyszne. No dobra. Tapenada? Mm-hmm. Hummus dosyć masz... mocno orzechowy. Ale jaki posmak orzechowy. Bo to jest zrobione. Ta pasta była intensywna w smaku. Tak mini? Mhm. Dużo zależy od pasty. Hummus na hummus. Ten hummus smakuje jak hummus naprawdę. Która pasta smakuje Wam najbardziej? Guacamole. No albo guacamole, albo tapenada. No, jakbym, nie byłbym w stanie zdecydować, która mi bardziej smakuje. Tapenada ma taką kwaskowatość, a... Guacamole. Czyli guacamole... Jest takie aksamitne. O. Ale hummus wyszedł bardzo dobry. No. Obróciłeś łyżkę tam. Widzę. Jeżeli ktoś bardzo lubi hummus, to mu bardzo zasmakuje. Jeżeli ktoś lubi guacamole, to będzie mu smakowało. To jest bardzo dobry hummus, nieskromnie muszę powiedzieć. A jeżeli ktoś lubi tapenadę, to polecam być rybakiem. Na ile oceniacie? Guacamole daje temu 8 na 10, bo nie jest to fanem past. Tapenada 7 na 10. Nie jest to bardzo fanem hummusu, więc daje mu 5 na 10. Okay. A cały zestaw tak ogólnie w przeliczeniu to jest 7 na 10. Ja daję 9 na 10. Tylko 9 dlatego, bo jest hummus. Gdyby... Przeklęty hummus! Bo bez hummusu coś innego by było jakaś, nie wiem, pasta paprykowa, jakiś taki ajwar, coś takiego, albo harissa. No to 10 na 10. Harissa to sobie w Kuchniach Świata możesz kupić w tubce. Ja Wam dziękuję za uwagę. Wszystkie przepisy znajdziecie w opisie na dole. Dajcie znać, czy robiliście z moich przepisów coś, jak Wam wyszło, co powiedzieli goście. Ja uważam, że te pasty są pyszne i będę je jeść. Pasowałyby do właśnie mięsa jakiegoś stopu. Na grilla. Ja bym teraz grilla chciała, tak. Ja dzięki za uwagę, pa! Jest już bardzo późno i ja chciałam Wam tylko pokazać, że jeśli włoży się pestki do słoika, ja jej tam włożyłam, to guacamole nie ciemnieje, więc no, to jest dowód namacalny, drodzy Państwo, jest cały czas w tym samym pięknym zielonym kolorze, a ja robię właśnie Tymonowi kanapki do szkoły z guacamole. A dzisiaj jest środa 18, czyli pastę robiłam 2 dni temu. Patrzcie na to. To jest
jest guacamole po dwóch dniach. Zostawiłam je, żebyście mogli zobaczyć, że nie brązowieje. Pestki działają.